Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z tajemnic i ciekawostek z GTA 5 i dzisiaj już na samym początku przechodzimy do pierwszej ciekawostki, którą możemy znaleźć w telefonie Michaela. Jak dobrze wiecie, możemy z niego dzwonić w różne dziwne miejsca, na przykład do centrum powiadamiania ratunkowego, albo do żony Michaela. Ale czy wiedzieliście, że po wpisaniu tego numeru możemy się dodzwonić do pana Krzysztofa Kononowicza? Sami zobaczcie. Halo, halo. Well, he must have skipped town, as he should. Just want to talk. Wonderful. She sends her love. So how's the job? Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. A gdzie ty mieszkasz? Powiedz człowieku. Don't hang out with that guy no more. Ale gdzie mieszkasz? What do you care? A chcesz, żebym ja przyjechał do Szczecina? He ain't like your friend, Jim. Friends don't phone their friends' moms in their friends' dads' beds. Człowieku, odczep się ode mnie. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? Jak walnięty, to kurwa jedź, leć się do Choroszczy. No, but I might be soon. A co ty, Duch Święty? Wonderful. She sends her love. So how's the job? Dobra, nara. Spierdalaj. Yeah. Jak mogliście zauważyć, pan Kononowicz nie był zbyt miły. Nie wiem, z czego to może wynikać. Ale ciekawi mnie, jaki biznesplan miał Michael i czemu potrzebne były mu pieniądze pana Krzysztofa, skoro sam ma ich od cholery. Aby rozwiązać tą zagadkę, postanowiłem udać się do domu Michaela i trochę się rozejrzeć. Udało mi się znaleźć jakiś papierek, z którego możemy się dowiedzieć, że Michael i Krzysztof planowali odbudowę Konstantynopola, w którym miały znajdować się futurystyczne obozy niewolniczej pracy, to znaczy wysokie biurowce dużych korporacji. Jak widać, z ich wielki plan się nie powiódł i zamiast na kupie pieniędzy muszą leżeć na niespełnionych marzeniach. Cześć, wow, skąd masz tyle pieniędzy? Powiedz proszę, też chcę tyle zarabiać. To bardzo proste. Wystarczy tylko zainstalować tę darmową, powtarzam, darmową aplikację. To jedyna taka aplikacja, dzięki której zarobisz prawdziwe, powtarzam, prawdziwe pieniądze. Gorąco polecam, pełna profeska, Papa Bless Prima Sort 100% legit noscem. Wow, i to na serio działa? Hehe, nie, tak naprawdę te pieniądze zarobiłam ciężko harując codziennie przez dwie zmiany. Życie to nie jest obrazek w Paincie, gdzie możesz sobie dorysować pieniądze i jesteś panem świata. Jak chcesz zarobić, to zapierdalaj do pracy. Drugą ciekawostkę znajdziemy w tym miejscu. Zapewne wiecie już, że o godzinie 23:00 możemy w tym miejscu zobaczyć ducha. Ale nikt z was nie wiedział, że o godzinie 1:00 w nocy w to miejsce przychodzi jakiś starszy pan i zaczyna tańczyć, sami zobaczcie. Już go widać tam w oddali. Wyciągnął coś w rodzaju miecza świetlnego, miecz jest czerwonego koloru, a więc musi być sitem. Spróbuję do niego podejść. Patrzcie, jak zgrabnie trzęsie tyłeczkiem. Jak widzicie, nie przestraszył się mnie, ewidentnie mnie ignoruje. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Najprawdopodobniej jest to Zygmunt Heiser tańczący do różnych piosenek. Tutaj tak samo jak w przypadku Krzysztofa Krawczyka możemy być dumni, że postać z Polski została dodana do tak prestiżowej gry, jaką jest GTA 5. Jesus.
O dziwo nie mogę go uderzyć. No i postanowił spierdolić. O kurwa. Nie możemy go w żaden sposób zniszczyć. Dziwne jest to, że mogę strzelać obok niego, ale w niego już nie. Dobra, jak nie chcę zginąć po dobroci, to inaczej to rozegramy. Jak widzicie, jest on nieśmiertelny. Ostatnią ciekawostka czeka na nas w pobliskim garażu. Jak już mogliście zauważyć, jest nią portal do Netheru. Zapewne ciekawi was, co robi portal do Netheru w KTA. Odpowiedź jest banalnie prosta. Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Aż tu słyszę te przerażające dźwięki, które się z niego wydobywają. Dobrze, trzeba sprawdzić, co się stanie, jak w niego wejdę. W razie jakbym już do was nie wrócił, to pamiętajcie, aby zawsze patrzeć na ciemną stronę życia i być pesymistami. Pozdrawiam.